Rok 2010-2011 rokiem odkrywania talentów. Pod takim hasłem w Limanowskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie roku szkolnego oraz nagrodzenie uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Całość rozpoczęła się programem artystycznym przygotowanym przez uczniów z gimnazjum nr 1 w Limanowej. Następnie miały miejsca przemówienia zaproszonych osób. Później uczniowie podziękowali swoim rodzicom i nauczycielom za włożony trud w ich wychowanie i edukację. Jak pan ocenia poziom nauczania w swojej szkole i ilu uczniów z pana szkoły otrzymało dzisiaj nagrody? W sumie z zespołu szkół 14 uczniów było albo laureatem konkursu, albo finalistą wojewódzkim. Ja uważam, że poziom jest dosyć wysoki, o czym świadczą również wyniki ze sprawdzianów szóstoklasisty, jak również wyniki z egzaminów gimnazjalnych w ostatnich latach. Jest pan na pewno dumny ze swoich podopiecznych, czy mógłby pan ich pochwalić? No, oczywiście, to jest śmietanka naszej szkoły. No niestety nie wszystkim udało się, którzy startowali w konkursach w tym roku. Myślę, że w następnym roku spróbują swoich sił kolejny raz. Niektórzy z dzisiejszych finalistów czy laureatów są dopiero uczniami pierwszej czy drugiej klasy gimnazjalnej, także mają szansę jeszcze w następnym roku osiągnąć jeszcze lepsze sukcesy. Nagrodzeni uczniowie odbierali listy gratulacyjne oraz nagrody z rąk małopolskiego kuratora oświaty, burmistrza Limanowej oraz starosty powiatu limanowskiego. Powiedz, jaką dostałaś dzisiaj nagrodę i za co? Dostałam książki za to, że dostałam laureatką w konkursie historycznym Tadeusz Kościuszko Żołnierz Wolności. Na co dzień dużo się uczysz? Lubisz się uczyć? Lubię się uczyć, ale na pewno nie poświęcam temu całego mojego wolnego czasu. Nauczyciele, rodzice dumni są z ciebie? No myślę, że tak. Uczniowie z pana szkoły dostali najwięcej nagród. Jak pan myśli, czym jest to spowodowane? Faktycznie w naszej szkole mamy 7 olimpijczyków szczebla centralnego. Przede wszystkim jest to sukces nauczycieli, którzy znaleźli odpowiednie talenty i oszlifowali. Ponadto również na pewno jest to bardzo duża praca samych uczniów i rodziców, którzy ich zachęcają do ciężkiej pracy. No właśnie, bo uczniowie przecież samemu ciężko jest się zmobilizować. Jest tym na pewno duża zasługa nauczycieli. Jest pan dumny ze swoich uczniów? Jestem oczywiście dumny. Cieszę się, że co roku mamy więcej olimpijczyków. Jest to zasługa, jak powiedziałem, nauczycieli, uczniów i przede wszystkim również rodziców. A jak może pan ocenić poziom nauczania w pańskiej szkole? Trudno mi oceniać samego siebie, szkołę, którą kieruję. Uważam, że robimy wszystko, aby ten poziom był jak najwyższy i myślę, że te sukcesy w olimpiadach o tym świadczą. I za rok będzie jeszcze lepiej? No, trudno powiedzieć, że będzie lepiej, ale na pewno będziemy robić wszystko, aby było lepiej.